Siemano, siemano, kolano, północ wybiła, więc lecimy sobie z nagrywaniem kolejnego odcineczka, bodajże 22, seria Jełopy w Stanach. Lecimy sobie dalej, mianowicie, co my sobie tutaj mamy? Mamy prace żniwne i pożniwne i w ogóle kumulacja lotto. Dlaczego żniwne? No bo lotnisko nam jeszcze zostało do skoszenia. Miastek sobie tam dzielnie radzi, 5 lat faktycznie tam będzie siedział na tym polu, ale w końcu skosi. Jeżeli chodzi o tam bilans tamtego pola, to za chwilę usłyszymy. Natomiast ja sobie tutaj zbiorę belę z tego pola, naszego małego lotniska. Na początku ustawiłem maszynę tam do kamieni, bo będziemy jeszcze zbierać kamienie tam z tego Johnny właśnie z maszyną do kamieni. Chciałem tam na łące, ale w sumie tak pomyślałem, że... A postawię się już? Nie, chodzi mi w sensie maszynę. Nie, jeszcze nie postawiłem, to jeszcze postawię, tylko tam trzeba teren trochę wyrównać, to możesz wyrównać w międzyczasie. Dobra, to nie, ale do końca to... Chodzi mi o maszynę do zbierania po prostu na razie, że ustawiłem na łące, ale mówię, kurde, tam nie ma aż tak dużo tych kamieni, tutaj jest normalnie straszny wysyp i za chwilę jeszcze postawimy właśnie tutaj, powiedzmy, że ale taką fabrykę, ale to zaraz. Także pozbieramy sobie dzisiaj kamienie, teraz sobie... i przetestujemy tamtą maszynę. Teraz jeszcze sobie z tego pola właśnie belę pozbieram. No troszeczkę ich jest, bo mamy na raz, dwa, trzech, na czterech polach będziemy mieć tutaj wszędzie. Z tego pola wyszło nam 37,5 tony jęczmienia. Naprawdę bardzo nam tutaj sypnęło. Także bardzo fajnie jesteśmy zadowoleni. No słoma tutaj zobaczymy ile tych belek, mamy na razie 11, tu będzie 12, tam będzie 13, więc na to by wychodziło, że mamy z tego pola 13 belek, no ale te belki są przeogromne, bo mają 11 ton, także naprawdę są przeogromne, niby spoko, że możemy zmienić tutaj te wielkości, bo na przykład do poprzedniej owijarki, nie wiem czy jak jest teraz tą, a do poprzedniej owijarki na przykład mogliśmy 150, a nie 180. Tutaj a możemy... do tej też nie możemy. Tutaj też nie, dobra. Czyli że tutaj również 150, ale tutaj jak najbardziej do tej samozbierającej do beli już 180. Także jeszcze biadę sobie właściwie, szybko to pójdzie, wziąłem tutaj makornika, tam przyczepy zostawiłem mi łapowi, tam są dwa zestawy przyczep, bo mamy nowe, ale to zapraszam na poprzednie odcinek, żeby sobie zobaczyć jakie nowe przyczepy mamy. No i co, sierpień już tutaj do nas zawitał, jeżeli chodzi tutaj o zmianę modyfikacji, a właściwie dodanie. Pierwsza sprawa, dodaliśmy tutaj modyfikację na zwiększony po prostu trigger, że 18 pale tutaj miodu nam się łapie, że tak powiem. Także teraz już na spokojnie możemy iść sobie spać, a nie musimy tam na 120 i co chwilę tą paletę odsuwać, no. Wiesz, że ja ci pocieszę? O, super. Wiesz, że nie możesz zbierać kamieni, jak nie skultywowałeś? Jak nie mogę zebrać, jak skultywowałem? Nie skultywowałeś pola tam, a ty próbujesz kamienie zbierać. No. I? Co, nie mogę? Ja robię kultywację tą maszyną. No, ale nie skultywujesz sobie. No, tak jest tym. Dobra, panie Boże, żeby jakoś tam kamienie i zebrać. Dobra, dokończając. Ten trigger sobie postawiliśmy tak, że no możemy spokojnie spać, nie musimy się o to przejmować. I tutaj właśnie tą fabryczkę, co właśnie zapytałem na live'ie, o co z tym w ogóle chodzi, bo tam sobie coś wspomnieli, że jest taka możliwość, bo tam ludzie napisali i ja tutaj właśnie dopytam, o co z tym chodzi. Jest faktycznie ta kruszarka, wygląda tak samo jak na tamtym skupie, trzeba ją sobie postawić za 15 tysięcy, za tonę kamieni mamy 4000 litrów wapna, a teraz wapno nam się przyda na poletkach, więc no w idealnym momencie tak naprawdę, bo kamieni mamy bardzo dużo, także w idealnym momencie, bo wapno potrzebujemy i kamieni mamy dużo, także picobello, jeżeli chodzi na ten temat, a druga fabryka też tak na tym samym polega, tylko tam też jest większa, wygląda to trochę ładniej, bo tam już jest normalny jakby taki budynek, już faktycznie fabryka 60 tysięcy kosztuje, a bardziej się nie zagłębiałem, no ale tutaj mamy zwykłą po prostu kurszarkę, także jakoś pięknie to nie wygląda,
ale w sumie dosyć mało miejsca zajmuje, więc chociaż tyle, a nie jakąś tam wielką byśmy postawili fabrykę i koniec. Dobra, jesteśmy tutaj na skupie, także już Belę sobie sprzedajemy. 3, 2, 1, pieniążki idą, prawy górny róg, obserwujmy. Wy możecie łapeczkę, subika, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I oczywiście miłego dziunka wam życzymy. 24 600 za 21 na razie Bel. Dobra, ja sobie tutaj ten ciągnik na razie zostawię. Już ten teren tam ogarnąłeś? Garnia. Dobra, dobra. Także tutaj wybieramy sobie to miejsce właśnie koło kurnika, bo tu faktycznie, jak dobrze wspomniał, jest taka miejscówka, że no, że tak powiem, na styk, bo z tej strony będziemy sobie wysypywać, czy będziemy musieli jakoś sobie tam cofnąć, a z tej strony tutaj sobie po prostu podjedziemy, czy to z strony pola, czy od strony tej ścieżki, po taką rurę. Właściwie mogę wam to już pokazać w sklepie. Produkcja, fabryki, o, tutaj sobie to mamy. Jak to sobie właściwie wygląda? Mamy 1248 euro za miesiąc. No i tutaj, jak widzicie, ładnie wszystko jest oznaczone, że jakby kamienie wrzucamy, odbieramy wapno. No i właściwie tyle, jeżeli chodzi o to 15 tysięcy, więc nie jest źle. A jeżeli chodzi o miejsce, no to też tyle. Widzicie, tutaj taka rura. Fajnie to wygląda, bo ona też jest taka zardzewiała. Także pasuje do, że tak powiem, do całej tej maszyny. Dobra, to jak tutaj już sobie ogarniesz, to daj znać. No na tym polu to naprawdę mamy tyle, kurczę, jeszcze wymaga wałowania. Jeszcze tak, inspektora będę musiał grać i poszukać jakichś fajnych wałów właśnie na modhubie, czy coś tam już w ogóle wyszło, no bo powoli to wychodzą. O, Jop już chyba nawet postawił. Tak, postawiłem, ale teren i tak się sam zrównał, nie? Aha, takie buty. No faktycznie tutaj faktycznie tutaj nie pozbieram tak kamienie. Ale trochę lipą. Ale to bez sensu, no. Powinienem móc to zebrać. Nie, piętykam. No. Odcinek sfejlowany, czyli że zaliczony. Dobra, czyli jednak przejeżdżamy sobie na łączki. Tam możemy, bo tam w sumie wjechała na chwilę 138 litrów. Dało, także no, dosyć. No ale kamienie tutaj naprawdę wszędzie są zaniedbane. O, dobra, widzicie, tu kawałek wjechałem. Dobra. To jesteśmy tu, GPS-ik. Z tym GPS-em to tak. Przejdziemy sobie od razu po tej maszynki. Dobra, opuszczamy. B załączamy. Dobra. Lecimy sobie z tym koksem, niech to nam ładnie tutaj zbiera. Tak to sobie. A, tak to odwróciłeś jednak, dobra. Czyli że tak to sobie wygląda. Mamy lampę, także tutaj oświetlenie również. Mamy panele słoneczne, aha, czyli że to jest tamte panele słoneczne, czyli że będziemy jeszcze chyba dostawać pieniążki za to. Albo ja już nie wiem, zobaczymy ludzisko, bo no przetłumaczyłem to na tłumaczu, ale jakoś dziwnie to jest w sumie przetłumaczone, tak, że tak powiem, musimy to odkryć. Także no tutaj, czekajcie, ile szerokości ma ta maszyna w ogóle? 6. Aha, takie buty. Dobra, to muszę sobie tutaj generalnie to jeszcze ustawić. Gdzie to jest? Gdzie to jest? O, dobra, szerokość robocza, tak, to jest to. Dobra, wjeżdżamy sobie tutaj, gdzieś prawie że w środek. I kurde, po przejeździe już mam 400 i to naprawdę dosyć ładnie to zbiera. Także będzie dużo z tym robotki, 15 na godzinę, także no za szybko się z tym nie jeździ. I kurde, jak tam jeszcze nie można zbierać tych kamieni, jeszcze trzeba tutaj ogarnąć te pola i później zabrać, no to już w ogóle trochę jest roboty. No, ale zobaczymy, jak to będzie. Tutaj ładnie możesz faktycznie pomalować i myślę, że maszynka spoko da. Jak kurczę za tonę 4000 litrów, a ja za chwilę będę miał tonę, to naprawdę tego wapna będziemy mieć dosyć dużo, ale fajnie, bo 15 tysięcy tylko to kosztuje. Więc nie ma żadnej w sumie tragedii. Czy coś jeszcze tutaj wygrywaliśmy? No nie, no te dwie modyfikacje tutaj. W takim razie, no jeszcze dziękujemy tutaj za doinformowanie, gdzie można je znaleźć, co i jak. Bo tutaj już troszeczkę też pomogliście. Ewentualnie jeszcze, jak coś wiecie, co jeszcze możemy sobie tutaj wgrać, no to jak najbardziej możecie napisać. No tutaj też wały trzeba poszukać.
bo też tutaj wymaga to wszystko wałowania i dodatkowo no, tego inspektora, żeby tu bez problemu tam widzieć, ile je opa na przykład procent, czy tam pracownik pokazuje, też pracownik pokazuje. No, nie pamiętam, czy to na ModHubie, czy nie. Chyba tak. Kurde, nie no, tych kamieni to będzie naprawdę sporo, nie? Z tej łąki, ile będzie kamieni. No i będzie się działo, będzie się działo. Także spoko. Ogólnie, Kapi, ten pierwszy przejazd, co ty zrobiłeś, to myślę, że ja tu niedługo tą drogę zrobię, tak jak no, gadaliśmy. Może być ta droga, faktycznie. Ja bym to zrobił tu od tej kruszarki. Tak, 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 no. Może zrobić ewentualnie tam, ale taki wjazdek przed tym kurnikiem też, ale taki. Żeby było widać, że tam taka dróżka jest. Co się wsypuje im to żarewo. Ja pierdolę. Masakra, sypią te kamienie, że tak powiem. No mamy zaniedbane te pola. Także teraz już w przyszłym sezonie, no miejmy nadzieję, że ta bawełna sypnie. Bo pola będą picobello przyszykowane pod nią. Czyli chodzi o tą pszeniczkę. Co tam ją sobie mamy? Trochę rozczarowanie, bo aż tak nie sypie, szczerze mówiąc. Troszeczkę nam zejdzie z koszeniem tego. Ale jeżeli chodzi o bilans i łop, to jak to tam wyszło? Czy trzy zbiorniki będą? Trzy zbiorniki z tego, co widzicie, to jest skoszone. Takie buty. No, no dobra, no coś tam zawsze będzie, trochę tego będzie. Także no. Zobaczymy, w jakim stopniu nam się to lotnisko zwróci, że tak powiem. Bo wydaliśmy sobie w sumie na to. Tu mamy 150. I tu mamy sobie 250 tysięcy właściwie za te dwa lądziki, czyli że mamy 350-400 tysięcy. No zobaczymy, no oczywiście wiadomo, że wszystko nam się od razu nie zwróci, ale zobaczymy, jak sprzedamy pszeniczkę i jak słomę jakby stamtąd sprzedamy sobie, to zobaczymy. No bo kamieni to właściwie, aha, już mam pełno, zajebiście. No bo kamieni, no to tutaj prawdopodobnie wszystko sobie powsypujemy. I ewentualnie ją byśmy mogli już postawić nawet tą wiatkę tam koło tych owiec, jest to miejsce, gdzie tam była ewentualnie moja propozycja na te kamienie. Tam zrobić sobie po prostu na nasiona i tak dalej, na te duperele, na te różne worki. Dobra, jak to było? Trzeba sobie podjechać. Dobra, i do góry niech tutaj nam to sobie idzie. Aha, najbliższe, że za blisko podjechałem, dobra. Jak się usunie ten zbiornik, hop, siup. Dobra, super, jakoś to nie wygląda, okej. Okay. Ale dźwięki, mój Boże. Ale dźwięki są zajebiste. Dobra, jak to teraz sobie wygląda znowu? Lime Production. Brak aktywnej produkcji, budowa magazynu, kamienie 2000 litrów tu mamy. 250 ton tutaj to mieści. Dobra, czy my sobie mamy... Przechodzimy widok mapy. Nie, no tutaj nie możemy jakby tego zało... Nie, mamy. Zarządzaj punktem produkcyjnym. Okej. Okay. Coś my tutaj mamy? Właściwie nie, nic tutaj nie mamy. Tu mamy po prostu, że przepis 1000 kamieni to jest 4, czyli że już 8000 litrów wapna będziemy mieć. I to pewnie z biegiem czasu po prostu będzie nam... będzie nam po prostu to robiło. Więc to sobie zobaczymy w przyszłości, jak będziemy sobie przyspieszać. No, jeżeli chodzi tutaj o odcineczki... Boże, jeszcze 13 minut mamy. Odcineczki. Ten jest odcinek na wtorek, środa, czwartek jeszcze nam zostaną. No, także na spokojnie. Myślę, że generalnie jeszcze gdzieś tam po świętach wcisnę odcinek z Eurotracka. Jakiegoś tam lapsa sobie najwyżej nagramy, jakbyśmy się tutaj znowu z ekipą spotkali. Bo powiem wam, że no anaki, bo w sobotę nagraliśmy ten świąteczny odcinek jeszcze bez intermodu właściwie, a w niedzielę wyszedł ten intermodzik i już sobie gramy na nim, no jest po prostu bajecznie. Jak śnieg pada, jest w ogóle całkowicie inaczej, bo to, że kurde pada ten śnieg, wycieraczki zasuwają, dodatkowo jeszcze jest cholerna mgła. Za chwilę tak naprawdę sprzed maski, sprzed wami jakiś samochód wyskakuje. Fizyka też, jak ten pada śnieg, no troszeczkę jest zmieniona, no jest ślisko, także trzeba jechać dosyć wolno, a na zakrętach też w ogóle uważać. No i w ogóle jak nie ma śniegu, powiedzmy jest tam, no godzina, powiedzmy na gdzieś około godzinki 10, gdzie jest tak fajnie, ładnie, jasno, no to naprawdę tak to pięknie wygląda. Te drzewa, jak są w śniegu, te drogi też pięknie wyglądają.
Ach, no, no coś pięknego. Jeszcze jak mamy te malowania tam świąteczne i jeździmy sobie z tymi upominkami, no to, to już w ogóle jest totalna petarda. Petarda to jest z tymi kamieniami, bo naprawdę tu zejdzie nam długo czasu, żeby jechać sobie do tego punktu. Na razie z tych dwóch pół z małego lotniska i tutaj po łące, no to spokojnie możemy sobie tutaj podjeżdżać, a gdzieś tam dalej to musimy sobie wziąć tą małą przyczepkę i tam sypać, póki te dwa zestawy mamy sobie na tamtym poletku. Dobra, co ty tam, majster, robisz jeszcze? Tą drogę dalej? To będzie coś takiego po prostu, okej. Okay. Nie ma problemu, może być i coś takiego. Jaki zamyślony, spokojny. Jak? No i tak, napiszcie tam w komentarzu, jak tam pierwszy dzionek zdalny wam minął. Co tam, jak tam, czy jeszcze jakieś ocenki, czy nie. Bo powiem wam, że no dzisiaj takie nudy były na tych lekcjach. Ale no nauczyciele też przy świętami to tam zrobią chwilę lekcji, coś tam pójdą sobie porobić. Także tak to sobie wygląda. No mnie to właściwie tak od środy już się zacznie, bo w środę ma bodajże bierze sobie wolne, z tego co wiem. Ale w środę tutaj będzie i sprzątanko, ja sobie na razie tam dzisiaj do robotki nie pojechałem jeszcze, także dobrze, że nam ewentualnie jeszcze jutro dzionek zostaje i raczej jutro pojadę. No bo dzisiaj to warunki takie pogodowe, że masakra, pół dnia padał śnieg, gdzie to za chwilę się topiło, było pełno wody, później przyszła jedna śnieżyca, gdzie nawaliło śniegu, trochę się stopiło, później znowu na chwilę kolejna śnieżyca przyszła. I to tak naprawdę co chwilę padał ten śnieg, się topił, no później już dosyć mocno nagle spadło na minus, trzymało to minus 4, teraz jest jakieś minus 6. Także dosyć mocno tutaj przytrzymało, pozamarzało, drogi to już w ogóle podobno takie szklanki. Tam jak patrzyłem sobie na... O, czemu żeś opuścił? Paliło mnie. To niedobrze, w razie czego zapiszę. Także no tutaj już był wypadek śmiertelny 30 km stąd i no naprawdę sporo stłuczek było, samochody w rowach. Także no nie za ciekawie, pieskarki to już w ogóle tam no chyba znowu zima zaskoczyła kierowców, choć że nadawali, że będzie ten śnieg padał dzisiaj, no ale chyba się nie spodziewali, że będzie już taka szklanka. No ale cóż, no trochę gomanie niestety. Nie znają się chłopaki na robocie, nie mogą przewidzieć, no to trudno. Później dopiero już po fakcie, już pół województwa stało w korkach i pewnie brat tak samo, bo musiał przejechać przez dwa powiaty, no i tutaj do nas dojechać, jak sobie patrzyłem, tam gdzie są te drogi praktycznie nieprzejezdne lub są bardzo duże korki, no to właśnie więcej na tych trasach, gdzie on by miał wracać, także no niestety zobaczymy jak to jutro, bo teraz całodobowe mają być temperatury na minusie, więc pewnie zaciekawe jakoś się będzie. Ciekawe, czy chodniki będą sypać. Kurde, tylko znowu będzie ten syf cholerny, bo prędzej czy później to odpuści i teraz pogoda na święta się mega zmienia, bo pokazuje codziennie co innego. Jeszcze w sobotę pokazywało, że będą cholerne temperatury na minusie na święta, po minus 14 w nocy nawet, w dzień tak samo. W niedzielę pokazywało, że będzie już trochę inne temperatury, wyższe, ale będzie śnieg na święta i będzie padał to święta, tam chyba jakoś w Boże Narodzenie czy coś cały dzień miał padać. Dzisiaj już na ten moment chyba do piątku i już od Wigilii temperatury na plusie, a tam w 27 w poniedziałek, zaraz po świętach na 10 stopni na plusie, no nie wiadomo co będzie z tą pogodą, masakra. Ale no cóż, także raczej teraz, gdzie popadał śnieg, bo tam miał być intensywny opady śniegu, ma Polska, Śląskie i Podkarpacie, no to pewnie się już to utrzyma do świąt. Także no możliwe, że sporo ludzi jednak będzie miało ten śnieg na święta. Miejmy nadzieję, że wiosna będzie normalna, bo tu teraz to masakra jest jakaś. Zima trochę może ich zaskoczyła. Dla dzieci w sumie dobrze, w sensie dla dzieci takich, co powiedzmy, nie wiem, mają na te, nie wiem, powiedzmy, że 6 lat nawet, no bo co prawda, no rok temu była zima, ale to zima, a wcześniej to już w ogóle nie było zim. Także chociaż tyle, no ale przynajmniej u nas to bawana nie idzie ulepić, jest tego za mało zdecydowanie. Nie wiem, na bezpieczeństwo by mogli posypać piachem te chodniki, ale no kurde, później będzie taki syf, jak to w końcu puści, jeszcze nie spadną deszcze ani nic, tylko po prostu to puści.
No pogoda na dzień się naprawdę zmienia, bo w niedzielę lało, deszczu było pełno, bo jutro przymarzło, a dzisiaj znowu odpuściło, no to też zabawa z tymi śniegami. No i pan spokój. Dobra, w sumie podsumowując to pole, połącę, czy tam łąkę, czy no wiadomo o co chodzi, to mamy 5 ton, praktycznie, no, praktycznie równe 5 ton z tego małego pola, także powodzonka generalnie z innymi polami. Będzie niezła zabawa. I wiecie co, przetestuję. Przyspieszę godzinkę zaledwie, bo to dużo nam nie zmieni na jakieś tam granie. Przyspieszę godzinkę, zobaczymy, czy przez tą godzinkę coś nam się tutaj w ogóle wyprodukuje. Jak to będzie wyglądało? Czy tutaj faktycznie jakieś palety, czy... Nie no, raczej nie palety, bo tu mamy tą rurę, więc prawdopodobnie po prostu na przyczepy będziemy musieli to ładować. Także ją będzie... Ciekawie, bo bym wolał, że... Mamy ten tryb budowa magazynu, poczekaj. Kamienie to, produkcji sprzedaż, dystrybucja, przechowywanie, sprzedaż, a dystrybucja, co to jest? Nie wiem. Bo bym wolał, szczerze mówiąc... Robimy przechowywanie. Jeszcze brak aktywnej produkcji. Nie wiem. No bo ja już dopiero to włączę. I teraz, dobra. Teraz załączę. O Boże, jak to szybko już zmienia. I już, i pyk, i mamy 16 już tam wapna. Łatwo? Łatwo. No, także tak to ludziska sobie działa. Co tutaj więcej dodać? No, już, kurde, chwila, moment, takiego małego pola, 16 tam wapna, także zdecydowanie nam się przyda. No szkoda, że nie ma palet, nie? Bo tutaj nie można nic wybrać, żeby były palety. No nic, to będzie trzeba coś wykombinować, ewentualnie kontrol i gdzieś tutaj, nie wiem, do jakiejś wiaty, czy coś, bo no przyczepa... Wszystkich kamieni nie będziemy tu walić, moim zdaniem to bez sensu, po prostu trochę narzucamy, zrobimy tą kubkę i po prostu resztę będzie się sprzedawało. Fakt faktem to nie są duże pieniądze, ale no bez sensu się kamieniami czy wapnem zasypać. No, chociaż tak właściwie to możemy sobie na razie to mieć, wszystko nie musimy na razie kiprować. Lampa tutaj, ta lampa też nie za specjalna, bo no tutaj 250 ton, tylko ciekawe czy to wapna, czy kamienie, czy tego i tego, to można przechowywać, no nic, no. Zobaczymy jak to będzie, najwyżej sobie wybierzemy może, że z tego pola, albo jeszcze z dwóch pól powiedzmy bierzemy tutaj i to tyle, później resztę sprzedajemy, można i tak na przykład sobie zrobić, no nic, dobra, będziemy się bawić, także ponad 20 minut znowu. Kamienie mamy tu ogarnięte, teraz trzeba bawić się z resztą pól. Tam jeszcze się tepnę do kombajnu, wam pokazać jak tutaj żeby to wszystko wygląda. No, także lotnisko, jak chcecie to możecie tutaj lądować samolotami, bo spokojnie już pasy startowe są zrobione. Jak widzicie, 3 po środku, spokojnie, Boeing jakiś może lądować. Także miłego wtorku, trzymajcie się, na razichu, elu. Ara. 3, 2, 1, 0.